Cześć, zapraszam Was do 93. lekcji z serii Język niemiecki dla opiekunek z ActiveMed24. Dzisiaj z kolei powiemy sobie o najważniejszych słówkach związanych z przyborami szkolnymi, przyborami biurowymi. No bo jak powiedzieć, piszę długopisem, potrzebuję długopis, daj mi długopis i tym podobne. Najpierw powiemy sobie o rzeczownikach. Der Kugelschreiber to długopis. Możemy również powiedzieć der Kuli. To również długopis, skrót od Kugelschreiber. Der Radiergummi to gumka do mazania. Der Kleber, klej. Der Buntstift, kredka. Der Bleistift, ołówek. Aby nam się nie myliło, Buntstift z Bleistift, warto zapamiętać, że słówko Blei oznacza ołów. Stąd der Bleistift ołówek, zaś bunt, przymiotnik kolorowy, der Buntstift kredka. Der Anspitzer, temperówka, der Anspitzer, das Heft, zeszyt, das Heft. Jak powiedzieć na przykład, ja potrzebuję długopis. Czasownik brauchen oznacza potrzebować, więc wystarczy ułożyć krótkie zdanie. Ich brauche, ja potrzebuję kogo co, więc jesteśmy w akuzatywie, w polskim bierniku, więc der zmieni nam się na den, einen, na einen. Ich brauche einen Kuli oder einen Kugelschreiber. Ich brauche einen Radiergummi. Ich brauche einen Kleber. Ich brauche einen Buntstift. Ich brauche einen Bleistift. Ich brauche einen Anspitzer. Lub ich brauche ein Heft, bo Heft ma rodzajnik das. Brauchen albo daj mi coś. Geben to dawać, czyli musimy powiedzieć w trybie rozkazującym daj. Najpierw odmieniamy czasownik geben przez osobę ty, czyli du gibst. Odcinamy osobę, odcinamy końcówkę, zostaje gib, czyli gib einen Kugelschreiber, daj długopis, gib einen Radiergummi, daj gumkę i tak dalej. Mamy również czasowniki i same zwroty z przyborami szkolnymi. Lesen, czytać, lesen, na przykład ich lese ein Buch, ja czytam książkę. Notieren, notować, ich notiere etwas, ja coś notuję. Den Bleistift anspitzen, czyli ostrzyć ołówek. Anspitzen to czasownik rozdzielnie złożony. Ich spitze den Bleistift an, ja ostrzę ołówek. Albo ich muss den Bleistift anspitzen, muszę naostrzyć ołówek. Das Buch öffnen, otwierać książkę. Ich öffne das Buch. Ja otwieram książkę. Ich will das Buch öffnen. Ja chcę otworzyć książkę. Schreiben oznacza pisać. Ich schreibe einen Brief. Ja piszę list. Ich muss einen Brief schreiben. Ja muszę napisać list. Ale jak powiedzieć, że ja piszę długopisem? Pamiętacie lekcję o środkach lokomocji? Tam mówiliśmy sobie, że jeżeli jadę za pomocą czegoś, używamy dodatkowo przyimka mit, czyli ich fahre mit dem Auto. Tak samo, jeżeli jem łyżką, ich esse mit dem Löffel, mówiliśmy sobie również. Tak samo, jeśli piszę za pomocą czegoś, rysuję za pomocą czegoś, również używamy przyimka mit, czyli ich schreibe mit dem Kuli, ja piszę długopisem. Jeżeli coś robimy za pomocą czegoś, to dodatkowo używamy przyimka mit, który łączy się zawsze z datywem. Ich schreibe mit dem Kuli, piszę długopisem. Zeichnen, rysować. Ich zeichne etwas, rysuję coś. Das Heft zu machen, zamykać zeszyt. Zu machen to czasownik rozdzielnie złożony, więc powiemy ich mache das Heft zu, ja zamykam zeszyt, albo ich muss das Heft zu machen, ja muszę zamykać zeszyt. I w ten sposób, jak Wam przedstawiłam, czyli przez budowę zdań z jednym czasownikiem, z dwoma czasownikami, warto właśnie ćwiczyć sobie nowe rzeczowniki.
W ten sposób ćwiczymy zarówno budowę zdań, jak i zapamiętujemy rzeczowniki w całym kontekście, w całym zdaniu. Łatwiej będzie nam zapamiętać w ten sposób rzeczowniki, ale przy okazji po prostu sobie mówimy w języku niemieckim, a o to chodzi podczas nauki języka obcego. To wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was do kolejnej.